Z słowem, rozmawiamy dwa dni przed meczem ze Śląskiem Wrocław. To będzie wasza trzecia okazja tego, żeby odnieść zwycięstwo wiosną. Pierwsze, bo jeszcze dotychczas to wam się nie udało. Jak na stroje w zespole? Znaczy no dokładnie. No, dwa mecze. Pierwsze w tej rundzie, zero punktów. Pewną szkoda, bo granie wyglądała tak źle, a punktów nie ma. Teraz mecz ze Śląskiem w niedzielę u siebie i musimy wszystko zrobić, żeby trzy punkty były dla Krakowi. No właśnie, jak, jak się czuje zawodnik, jak się czuje sportowy, jak się czuje piłkarz, czy cała drużyna w momencie, kiedy czuje się, że nie jest się gorszym na Morawie, a mimo wszystko schodzi się do szatnie pokonanym? Czy jest jakaś sportowa złość, chęć pokazania w kolejnym meczu, chociażby w tym niedzielnym ze Śląskiem, że jest się rzeczywiście w dobrej formie i pokazania, że można wygrywać? Na pewno złość piłkarska musi być, bo jeżeli się widzi na boisku, że jest się może nie, nie lepszym może, ale i nie gorszym, gorszą drużyną od tej, z którą się gra, a przegrywa się mecz, na pewno jest, na pewno tutaj każdy, każdy w sobie jakoś tu dusi, żeby po prostu chciał jak najlepiej, tak? I wygrywać te mecze, a niekiedy tak jest, że można być lepszym, a przegrać, przegrać mecz, ale jest teraz mecz w niedzielę ze Śląskiem Wrocław i musimy tutaj zrobić wszystko, żeby wygrać. Właśnie trener Wojciech Sławomir na konferencji prasowej mówił, że konieczne jest wyeliminowanie błędów indywidualnych, bo one w tych obu meczach rzutowały na, na Wasz wynik, no bo jednak po nich traciliście bramki. Jesteście daleko do tego, żeby ten cel osiągnąć, żeby tych błędów wyeliminować, czy może już bardzo blisko? Znaczy, no dokładnie. Te błędy, które, które robimy, no to są indywidualne, ale wiadomo, my jesteśmy Ludźmi nie jesteśmy maszynami i to się może zdarzyć każdemu na boisku. Tylko trzeba się tak ustawić, żeby ten, te błędy naprawiać. W tych meczach nam się nie udało tego zrobić. Straciliśmy bramki i przegrywaliśmy mecze. Teraz jest mecz ze Śląskim w niedzielę, tak jak mówimy, i żeby to najlepiej, najlepiej to poprawić, i żeby przy stratach po prostu być dobrze ustawionym i zabezpieczać swoją bramkę. Ze Śląskiem, który tutaj, przypomnijmy, nastąpiła zmiana trenera, prawda, to jest dla drużyny dobra informacja, mówię o drużynie śląska. dobra informacja, czy nie do końca? Jak to mniej więcej sportowcy, piłkarze mogą odbierać? Chęć pokazania się nowemu trenerowi, czy bardziej lekka dezorganizacja w zespole? Na pewno, jeżeli przychodzi nowy trener, to każdy chce się pokazać, tak? Tym trenerowi jest jak najlepszej strony, żeby grać w, yy, dla drużyny swojej, tak? Ale to też jest z drugą stronę, że przychodzi nowy trener i też oczekuje czegoś innego od, od zawodników, którzy był poprzedni trener, i to różnie wypada, ale na pewno Śląsk jest bardzo dobrym zespołem i na pewno tutaj będzie chciał walczyć o trzy punkty. To nie ma nawet możliwości innej, żeby, żeby Śląsk tu nie przyjechał i po, położył się między nami. I tak będzie, że Krakowia wygra łatwo, albo jakoś inaczej, inny wynik może być, ale. Na pewno będą walczyć i my musimy się po prostu przeciwstawić im i żeby wygrać po prostu to spotkanie. Czego kibice, którzy przybędą na ten stadion, nasz stadion przy ulicy Kałożyden mogą się spodziewać po meczu ze Śląskiem? Na pewno, na pewno będziemy walczyć do ostatniej minuty i wszystko zrobimy, tak jak wcześniej powiedziałem, żeby wygrać ten mecz. Na pewno będziemy chcieli wszystko zrobić, żeby Śląsk tutaj nie wybił z żadnego punktu, żeby, żebyśmy to zdobyli, te trzy punkty i na pewno wtedy, wtedy jakoś może ruszymy z miejsca, bo na razie, na razie stoimy i po prostu powalczymy o to, żeby Krakowie miała trzy punkty.